Wy już dobrze wiecie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Minecraft Extreme, czyli w najlepszej serii na polskim YouTubie z Minecrafta. Pow, pow, pow! Wraz z dealerem. Przypominam wam na starcie, że się zawili łapkę w górę, po 20 tysięcy łapek w górę. To kolejny odcinek z tej serii. A bez 20... Siano, ty serio rzucasz siano. Czemu rzucasz siano? Żeby zostawili łapkę w górę. Okej, okay, to coś bardzo dosłownie potraktował słowo siano. Więc zostawcie łapkę w górę, bo z tego my będziemy mieli siano? Nie, nie będziemy mieli z tego siana. Ej, nie. Ale ja chcę siano. Ale jak zostawicie łapkę w górę, to na pewno pojawi się kolejny odcinek, więc zawsze jakiś powód ku temu jest. Dodatkowo przypominam wam, że filmy na moim kanale są codziennie o 10 rano, więc bijajcie rano na premiery. No chyba, że szkoła wróci, no to jakby my wrócimy do godzin takich popołudniowych bardziej z publikowaniem filmów. A dzisiaj robimy zielony Steve Troll. Jak widzicie, co jest, dealer? Ej, nie chcę nic mówić, ale na tym drzewie, na którym jestem, jest zielony Steve. To jestem ja, dealer. Darkness, zabij go! Zabij go, zbanuj go, Darkness! I dzisiaj będziemy straszyć widza, że zielony Steve wszedł do niego. Ostatnio był Herobrine Troll, Entity 303 Troll, nawet był Null Troll, ale zielonego Steve'a jeszcze nie było, więc... Zapomniałeś, przyznaj. Tak, zapomniałem, a szkoda. Wierzę, że ten odcinek na pewno będzie fajny i wam się spodoba, więc już po prostu taki raz, łapka w górę, możemy lecieć. Baza widza jest gdzieś... Ej, czy ja zrobiłem bazę widza? To by nie było za fajne, ale czekaj, włączę sobie Vanisha i polecę... poszukiwania. Gdzieś on miał taką bazę ukry... O, tu jest, dobra. Czyli jednak jej nie zgubiłem, jednak jest. Baza jest bardzo prymitywna. Tak naprawdę on się tutaj zaczyna dopiero kopać, dlatego właśnie wybrałem tego widza. To nie jest tak, że ja lubię wybierać widzów, którzy mają małe bazy i skiny Steve'ów. To wcale nie jest tak, że ich kategoryzuję na tych bardziej ogarniętych i tych mniej i biorę tych mniej ogarniętych. Wcale to tak nie działa. No, więc dzisiaj zobaczymy, jak on zareaguje na zielonego Steve'a i jak sobie z nim poradzi. No, jak widzicie, mam skina zielonego Steve'a, a poza tym jakby będziemy robić dużo rzeczy z tym związanych. Oczywiście zielony Steve się każdemu kojarzy z emeraldami i z kolorem zielonym, ale nie wiem, Dile, czy masz może pomysł, od czego by można zacząć? Coś takiego lekkiego, bo pamiętajcie, tak, że w naszej trasie tak. Zawsze rozpędzamy z czasem. Stary, tak, mam pomysł. Jaki masz pomysł? Powinien w swojej bazie... Odkopać emeraldy. Patrz, widzisz to? Emeraldy tak po prostu powinien znaleźć? Po prostu. Niedużo, niedużo. Dobra, dobra, tyle. Emeraldu. To jest niepokojące chyba, prawda? No, jakby na pewno podejrzane. Jakby to nie jest coś, co się zdarza. No nie, to się na pewno nie zdarza. I tutaj takich rzeczy, które się nie zdarzają, będzie o wiele więcej. A co jakbyśmy na przykład zaczęli strzelać piorunami? Na przykład strzelam piorunem i drugim, i kolejnym. A gdzie jest ten gościu? Czy on poszedł na dół? Czy mi się tylko wydaje? Tak, poszedł na dół, zobaczył to. Patrz, on to wykopuje. No dobrze, dobrze, niech wykopie. Wykopał te trzy emeraldy. To jego emeraldy. To emeraldy zielonego Steve'a. No tak, do czegoś takiego mniej więcej właśnie będziemy dążyć. Ale dziwne jest to, że pomimo tego, że zebrał te trzy emeraldy, to kopie dalej. Emeraldy, czy on kopie podłogę, czy szuka dalej emeraldów? Chyba kopie podłogę. No cóż, o, znalazł żelaz. O kurde, no to dobra, widzę, że za chwilę będzie o wiele bardziej wykokszony, niż mi się wydawało na początku. Tutaj są dwie zielone krowy, co ja powiedziałem. Tutaj są dwie krowy, a co jakby je zamienić na zielone owce? Zielone krowy. No właśnie chciałbym to zrobić, ale niestety się nie da, więc zrobimy tak, że... Szkoda. Zabijemy te krowy, dobra, pyk, pyk, postawimy tutaj dwie owce, obydwie zielone, no i to myślę będzie kolejne ciekawe zjawisko. Potem oczywiście mu się ujawnimy jako zielony Steve, to nie ulega wątpliwości. Co jest? Darkness, wiesz, co byłoby zabawne, gdyby nie. On się nie zorientował, że zmieniły się krowy w owce. A, no faktycznie. To by było bardzo zabawne, tak. Gdyby on jakby zignorował, co grał dalej, nie? Tak, to było na pewno bardzo zabawne. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, a schodząc na dół i patrząc, co widzę, co mu się tutaj dzieje, wykopał fundamenty na podłogę, kopię tam coś jeszcze dalej, aż boję się pomyśleć, co, nie, myślałem przecież, że piwnicy, ale na szczęście nie, bo kolejny widz w piwnicy to nie byłoby nic fajnego. A może byśmy na przykład od razu koło tych owiec postawili gdzieś w okolicy taki emeraldowy słup, jakby, znaczy słup, ten krzyż bardzo... zielonego Steve'a. Nie jest to bardzo inwazyjne? Ten krzyż zielonego Steve'a? To postawimy... Ja powinien najpierw zobaczyć owce, a potem zobaczyć krzyż od razu potem. No dobra. W tej kolejności. No dobra, dobra, dobra. To zrobimy tak, że jak zobaczy owce, to gdzieś zbudujemy w jego okolicy krzyż, tak żeby potem on ten krzyż zobaczył po tym. Tak, albo stary, możesz zamknąć
zamknąć jego bazę emeralda blokiem. Zamknąć jego bazę emeralda blokiem. Aha, no to też. Zamknąć jego bazę blokiem emeraldu. Tak, tak, to też mogę. On tu buduje z półpłytek w ogóle. Ty, co jest? Jakoś bardzo dziwnie tu jest, jak jest półpłytek wszystko zrobione, nie? No, stary, taki styl. Czekaj, czy on wychodzi na górę? Nie, nie wychodzi na górę. Rozgląda się, skacze, myśli... Aha, dobra, teraz byś sufit budował. To fajnie, to fajnie. A co jakbyśmy na przykład zrobili coś takiego, że pyk, rozwalimy tutaj? Walnął piorun. Czy on zobaczył ten rozwalony blok? Czemu walnął piorun, stary? To nie byłem ja zupełnie. To nie byłeś ty? Co jeżeli tu zielony Steve nas troluje tak naprawdę? Mordo, to się zdarza. Patrzę, no, ja tutaj takie dźwięki... O! Mówię ci. Nie, nie zauważył tego. To też nie? On ma chyba dźwięki wyłączone, tak mi się wydaje, na to wychodzi. O nie! On kopie jeszcze sufit. No stary ma lepsze roboty niż... Ja jeszcze... Ja mu trochę tutaj rozwaliłem, żeby to przyuważył. Ale on stary olewa, on jakby... On nie, zauważył. Ale on to po prostu zamuruje? Czy co zrobi? Zamuruje to drewnem? Nie, chciał chyba dirtem to zamurować, ale drewno niechcący wziął do ręki. Bywa i tak. Ale na co ci aż taki wysoki dom, gościu? Przecież to jest aż dziwne. Ten dom jest jakiś taki mega wąski, ale mega wysoki. Dziwnie się tu czuję strasznie, niekomfortowo jakoś. No, stary jest... O, trawa. Ty ją wyrzuciłeś? Nie, był zion Steve. A zebrałeś ją? Tak. Widział tą trawę i nie zebrał? Chciał. Okej, okay, to widać, że się zdziwił. On chyba kopie stary w dół w poszukiwaniu tej trawy. O, myślisz, że on stary bardzo jest w desperackiej potrzebie trawy? No nie wiem. No, kopie tak jeszcze niżej. Czy on szuka tej... On chyba szuka tej trawy. On myśli, że ona chyba wpadła pod ten półblok. No, tak. Tak, po prostu tak, tyle mogę powiedzieć. A tak swoją drogą, jak zostawicie 25 tysięcy łapek w górę, to następnym razem będę miał bardziej ogarnięte włosy, więc zostawcie łapkę w górę. Chyba, że wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, żeby takie już zostały. No nie, no on tutaj robi coś strasznie złego. Bardzo złego, jakby mnie kaleczy to piętro w ogóle. Czemu to jest taki jeden półblok w dół? To jest bardzo niefajne. Może kolejne emeraldy mu gdzieś tutaj podstawimy, żeby znalazł? Dobra. No, dobra. A już były emeraldy? Tak, były już emeraldy. W sensie mówię tutaj dalej o rudzie, bo on nie wychodzi na górę, a na górze dopiero chce przeprowadzić resztę trola. Więc no, na razie poczekamy, aż to zbuduje. Ewentualnie, no nie powinno mu chyba dużo zostać, no jeszcze drugie tyle zrobić. Ej, do końca musimy rzeczywiście bardziej strollować go już w środku, bo on nie wychodzi, on nie chce wychodzić. No właśnie, i tutaj się pojawia problem. Wiesz co najlepiej? Ja bym najlepiej mu łóżko zamienił na zielone. Okay. O nie, wychodzi! Teraz wychodzi w tym momencie! Teraz, kiedy... Tak, dobra, to zrobię timeset 0 jeszcze tak profilaktycznie, żeby na pewno się teraz noc nie zrobiła. Aha, bo on wyszedł, bo potrzebuje chyba drewna na to wychodzi. To ma sens. No, a gdzie ma drewno bliżej? Ma najbliżej to tutaj, gdzie zbiera. No okay, tutaj jakieś... Teraz... Ale bardzo brzydko to pozbierał. Nie zobaczył tych owiec nadal. No nie zobaczył, bo nie patrzył do nich w ogóle. No i teraz pytanie, czy powinien zobaczyć... O, kurczę. Nie, one przeżyją. O, zauważył, że się spaliły, a tam tylko... Tak, tak. Dwie zielone wełny. Dwie zielone... I mięso, stare owce. Ja wiem, co zrobię, stary. Teraz się nie patrzę, szybko rozbuduję tutaj krzyż. Tak, tak, o to chodziło, tak, chodziło. Tak, 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 tak. Wcześniej tego krzyża tutaj nie było. Teraz nagle popatrzy i jest. I nareszcie możemy pchać fabułę do przodu. Dobrze, jest git. Ogląda ten słup dookoła. Czy to nie wybucha albo coś? Co on z tym robi? On to... Patrz, widzisz, co on robi? On udaje, że nie ma problemu. On to otacza dookoła. Co to ma znaczyć? Dlaczego? Nie, stary, dobre pytanie. Okej. Słuchaj, ja mu postawię kolejny krzyż w domu w międzyczasie, więc ty go tam oglądaj, a ja mu tutaj postawię kolejny krzyż. O! Dobra, jest na dole. Spoko, zobaczył tutaj także krzyż. A teraz możemy mu zaraz zamienić łóżko na zielone. Ej, ale czemu on to lepi? On to... Widzisz co on robi? O, dobra, przyszedł tam do pokoju. Zobaczył teraz, ja mu tutaj wymienię łóżko na zielone. Wykopuję emeraldy. Wszystko stare. Jeszcze nic nie pisał na czacie. To jest w ogóle też warte. Jak się nazywa? Pamiętasz, jak się nazywa? Nie wiem, bo jak się bardziej na Game of 3, to pamiętam, nie wiem, jak się nazywa. Love Jednorożec. Naprawdę się jak nazywa? Okej. Zobaczył zielone łóżko. Czemu się nazywa Love Jednorożec? Sobie, co? Nie mam pojęcia. Nie mam ona pewnie, za stówę ona, to jest dziewczyna. Aha, to jest dziewczyna, oho. Stary, jakby, nie chcę kłamać, ale myślisz, że Love Jednorożec to bardziej dziewczyna czy chłopiec? Coś się tak poniku. No, bardziej dziewczyna, no. No, chyba strzelam. I teraz zrobię
replace, usunę tego kobla tutaj, co był wokół tego krzyża, tak żeby ten krzyż tutaj stał dalej. A on co tutaj robi? Łóżko na nowo postawił? Czy nie zauważył, że ten krzyż jest odkopany? Wrócił na dół po coś, rozwalił to łóżko i rozwala je i stawia na nowo, ale dlaczego? Czyby mu się nie podobał kolor? Wychodzi, o i widzi, że znowu ten słup został tutaj odsłonięty. I znowu go będzie murował? On go znowu muruje. O, ja wiem co zrobię. Może gdzieś, kurde, stanę zielonym Steve'em. No. Na przykład tutaj, wyłączę Vanisha. No i nie wiem, będę się na niego patrzył. Nie wiem, czy mnie zauważy. No, jeżeli... Stary, on na razie sobie chodzi, ja jestem wcielony w niego i on... Nie widzi, on strychasa i patrzy na dół. O, nie widać cię w ogóle. W ogóle? Gdzie ty jesteś? Na drzewie stałem. Nie, w sensie kompletnie patrzę na jego oczach, jego oczami. Okay. Kompletnie nie zwróciłem uwagi. Okay. Nie widziałem cię, mimo że cię wyszukiwałem. Okej, okay. To ja teraz stanę. Ja teraz stanę centralnie na łące koło niego. O, zauważył mnie? Nie, ledwo cię widziałem. Wiesz, to było takie coś, że cię widziałem, ale cię szukałem, a on cię nie szukał oczami, więc... Okej. Okay. To mnie to nie okay. widziało. Zauważył mnie, schowałem się i zniknąłem. Okay, dobra, git. Zaczął mnie gonić, żeby mnie bić. Jak jesteś zielony, to... No nie widać cię. Zlewam się. To może być nawet fajny motyw. Ale też mamy ten Mr. Spike, pamiętasz, mocna trawa. Tak. Aha, więc... faktycznie, oni mają trochę inny. Teraz, co on robi? On się patrzy na słonecznik? Czy on myśli, że ja byłem tym słonecznikiem? Widziałeś? On mnie chyba ze słonecznikiem pomylił. To było bardzo dziwne. Jakby, wiesz, to jest bardziej prawdopodobne, że mu się coś przewidziało, niż że to jest zielony Steve. Tak. Więc... On prowadzi tą owcę. Ja w międzyczasie tej niszy tego kobla, którego on tam postawił, wokół tego krzyżu. Gdzie on jest? Dobra, tutaj. Czy on widzi, że ten kobel znika tak naprawdę prawie na jego oczach? Nie wiem, ale wiem, co zrobię. Zamienię stary owce teraz, bo on ma owce właśnie na zieloną ją zamienię. O, idealnie zielone. Tak. Perfecto, Lolo. Tak. Patrzę na tą owcę? Nie, jakiegoś mindfucka złapał chyba, już sam nie wie co, gdzie, jak. Znowu ten krzyż tutaj rozwalę. Czekaj, pyk. Zrobiłem to idealnie. Idealnie, nawet nie zdążył nic zrobić. No cóż, to teraz może fajnie by było, nie wiem właśnie, czy zmienić jego dom w świątynię Herobrine'a, czy może zbudować ją gdzieś obok. No stary... On rozwala obok. To. On to rozwala, popatrz. Teraz stary, Thor. On rozwalił... Pioruny tu nawala. Noc, ale wtedy dostał ataku. Tak? Dziś? Dostał ataku, mówisz? Tak. Aha, ale że ataku, że takiego psychicznego. Myślałem, że dostał damage'a. Nie. On się w ogóle zamurował tutaj na dole. Ma totalnie ciemno. On chyba, ja nie wiem, czy on coś... Znaczy ona. Sorry, zapomniałem, że to chyba dziewczyna. Znaczy chyba, na 90%. Zapomniałem, że jakby nie ma... Zapomniałem, czego zapomniałem. Sorry, nie powiem wam. Próbuję teraz rozwalić powoli tą wełnę. I co? I wyjdzie na zewnątrz się popatrzeć. A na zewnątrz na razie będzie cichutko. Pomimo tego, że się wychyla bardzo powoli, bardzo ostrożnie i widzę, lekko się boi chyba. No cóż, ale musielibyśmy zrobić tą świątynię Herobrine'a i ja myślę, że fajnie by... Znaczy Herobrine'a, co ja gram, zielonego Steve'a i myślę, że tutaj na przykład ją możemy zrobić. Tepnij się do mnie. Ja stary, go śledzę teraz, to czasami mogę się tam do siebie, już jestem. No, co? Tygrymy? Albo dawaj zrobimy po prostu zejście po drabince na dół. Tyle? No, jeszcze trochę. Jeszcze stary... Tyle, no. I teraz, stary, robimy jakiś duży taki hall. Duży, no na ile duży nam się uda, to nie wiem, czemu rozwaliłeś światło. O. Co ty? Ej, ta drabina zwisa, zostaw ją tak. Ale dobrze, popatrz, widzisz to? Zwisa? Patrz. Bez kitu. Co ty zrobiłeś w ogóle, człowieku? Ale od drugiej strony da się wchodzić, to jest ciekawe. I ale tutaj to fajne. No, fajnie to zrobiłeś. Dealer, to nową dekorację tutaj normalnie prawie ogarnąłeś. O nie. O nie, rozwaliłem. Bo jeśli ten, to mogę z rekomendą zawsze, pyk. No, to dobrze. Mam set komendę. 0. Zawsze jest git. I teraz tak 5 powiedzmy. I teraz zróbmy wszystko... Płonący ołtarz, ale to na końcu tunelu. Taki tunel zróbmy jakby, tam idący. Z drzwiami. Czyli emerald. O, zróbmy takie słupy emeraldowe. Takie o. Resztę tutaj zamienimy na set stone brick. No i ja bym to zrobił takie troszeczkę dłuższe, że tak to ujmę. Czyli najpierw zagospodarujmy tutaj jakiś taki mały fragment tego, co powinno być. Tak odtąd dotąd, powiedzmy. Chociaż podłogę bym zrobił, no może nie tyle drewnianą, co taką. O, taką zimniejszą. A sufit zrobimy normalnie z stone'a. Znowu tej drabiny rozwaliłem, ale spokojnie. Stary, mam komendę zawsze. Pyk, już, zrobione. Co zrobione? Aha, drabina. Ej, a według mnie ta drabina, stary, powinna być co? Popatrz. No. O, tak zwisać powinna. On nie mógł wrócić. Tak. Tak, ale dobrze. Dobrze, tak. Dobrze pomyślałeś. To jest fakt. Ja zrobię z
tak dwa, czy się udało? Nie. Za wcześnie zaznaczyłem o jedną kratkę, czyli odtąd muszę zaznaczyć, okej. Okay. I teraz stack dwa. Działa. Undo. To zróbmy teraz stack, powiedzmy, pięć. Oho. O, stary, tak. Tak, tak, o to właśnie, tak, o takie coś chodziło, tak, ale wróćcie. Czekaj, bo... Nie, nie. Wiesz co? Nie, ja bym po prostu tutaj zrobił jakieś takie oświetlenie po prostu tego. To znaczy... Ale to zaraz zrobisz figurę, jak będziesz chciał. To zaraz, a najpierw zróbmy tak. Weźmy coś, co będzie w ogóle nam tutaj to oświetlało. Tak jak już mówiłem wcześniej, skończy niweczyć moje plany. O, takie coś, dobra. Teraz zrobimy stack 5. Oho, okej. Okay. I właśnie taki korytarz chciałem. Teraz jak chcesz go zdobić? Proszę bardzo, rób co chcesz. Nie, teraz straciło klimat, za jasno. Za jasno. No za jasno, stary, super jasno. No to możesz troszkę ściemnić, jak ci się to nie podoba. Na przykład co drugie takie dać. O, patrz, to już coś zmieniło, nie? W miarę. Ale ty, a może tutaj byśmy zrobili twarz zielonego Steve'a na końcu? Nie wiem, jak mam zrobić twarz zielonego Steve'a, ale... Co? Patrz, tyle wystarczy według mnie. Czekaj, zaraz zobaczę. Najpierw tutaj zacznę robić jego oczy. Takie powiedzmy... Takie coś zrobię. Ale kurczę, za ciemno tu mam, nic nie widzę. O, tak! Tak, 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 tak. Takie coś. Czy to wygląda jak twarz? Albo nie, zróbmy inaczej, stary. Zrób ogień na dole. Tak, tutaj. Oho, i teraz? Teraz to jest coś. To jest jak stary zielony Yakimozo dziwny. Zielony Yakimozo, ej, faktycznie ma, ale można zrobić mu albo zbieżnego, albo rozbieżnego, więc mamy do wyboru jedno z dwóch tylko. No cóż, myślę, że zrobimy tak. Tutaj za tym schowamy skrzynkę i zobaczymy, czy on ją zauważy. I w skrzynce będzie masa, ale to masa emeraldów. Plastelin emeraldów. Tak. Powiedzmy, niech będzie tyle. O kurczę, to nieźle. To nieźle zrobiłem teraz. Nawet jakiś ładny kształt z tego ułożyłem. Postawcie łapkę w górę i weź to jeszcze raz zafajeruj tym, jak ty to zrobiłeś. Zawsze mogę. Mam nadzieję, że skrzynka się tylko nie spali. Będzie mieć game mode 2? Nie będzie miał game mode 2. Pozwolimy mu normalnie zniszczyć wszystko, co tu jest. I teraz zrobimy tutaj, tak jak kiedyś było na Ferajnie chociażby, zbudujemy takie słupy, które będą go prowadzić tu. Dobra. Tak, tu będzie ostatni słup. A i daleko jesteśmy? No, niedaleko w sumie. A, tu? Tak. Dobrze, zaraz nas. No, dlatego, dobra, buduję tutaj dalej te słupy. Mam nadzieję, że będą w takiej odległości od siebie, że on je zauważy. Bo jakby wiecie, tutaj jest mały dystans renderowania kratek. No i jeszcze mu postawimy tutaj. No nie, o tyle słupów, to już nie ma szans, żeby się nie skapnął. Nie ma bata. Chodzę do niego do domku. A stary, musimy go wywabić. On zalepił to, no. To może ja bym... Ciekawe w sumie, jakby to zrobić. A co gdyby mu zalepić na przykład wyjście stąd emeraldowym blokiem i zobaczyć, czy wyjdzie po niego. Zróbmy może dzień od razu, żeby się nie bał jak coś. Nie bała, sorry. Ale co on tu robi? Nic nie przepada. Pala nawet. Patrzy się do góry. Czy on chce wyjść? Nie, on robi sufit. On robi sufit, ale jakiś w ogóle ze stylem ten sufit robi. Obramówka jest cobblestone'owa, środek jest drewniany. Ma w sobie bardzo daleko stale, to może nie jest taki noob zupełnie. Znaczy ja, wiesz, co to jest noob po tym, że ma Minecraft non premium i dirtową tylko dziurę, nie? Ale teraz przez odcinek faktycznie trochę tutaj wybudował. No właśnie, o, zorytował się, patrz. O, no. Dobra, to zaczynamy plan. Widać, że się wykopuje z drugiej strony cwaniaczek, a ja może jak on tutaj się wykopuje, to ja to... Okej, ja zniszczę ten blok emeraldowy. Patrzy, okej, żadnego bloku nie ma. Rozumiem, się dookoła nie zauważył tego krzyża? Czekaj, rozejrzyj się, gościu. Rozejrzyj się. On się kopie do góry? Co on robi? Nie wiem, stary. Co to? Czy to jest... Zamurowuje wszystko. On chce złapać tego kogoś, kto... Co? Nie wiem. Co jest? Co on robi? On się tam schował w tym. Nie wiem, chyba. On się tam schował. Ty, patrz, ja się mu teraz pojawię tutaj, przed oczami. Tak wychylę się i schowam. Dobra, schowałem się. Wybiegł. O, mnie nie ma. Ale zauważył słup. Zauważył? Nie zauważył. Czy zauważył? Dobra, jeszcze raz się wychylę. Znowu to samo. Znowu. Jakby nie mów, że trzeci raz to samo będziemy robić. Nie będziemy tego robić trzeci raz. Nie ma szans. Czy on widzi ten słup przecież? Czemu do niego nie idzie? Stary, on olewa, on nie chce. On może nie chce przygody. On się chyba boi? Czekaj, zbuduję muszę tutaj bliżej drugi słup, żeby patrząc na tego zauważył tamten. Okej. Okay. On się chowa tutaj w krzakach. Może jeden mu zasłoni, drugi nie zobaczy, bo są takie, wiesz. A może tam strzelimy piorunem? Chor. O, zauważył. Teraz już na pewno. Widzi pierwszy słup. Czy on go będzie... O,
On go będzie ubudowywał? Czy mi się tylko wydaje? Wydaje mi się, że... O nie, o nie, o nie, o nie. Gościu, gościu. Idź, idź, idź. O, widzi, dobra, idzie. Widzi, że tam jest kolejny? Widzi, dobra, idzie, 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 idzie do bazy. To się dzieje w tym momencie, dealer. Nadchodzi, nadchodzi widz. A ty będziesz z Steve'em już tam? Przy wejściu, kiedy on będzie już na końcu? Nie wiem, najpierw zobaczymy, czy on ukradnie w ogóle emeraldy, czy się skrapie, że są tam w ogniu. O, wchodzi na dół, wchodzi na dół. To się... Emeraldów ma dużo poza tym. To się dzieje. Czemu on wyszedł? Co on sprawdza? Nie wiem. Aha, sprawdza, czy ktoś tutaj na niego przypadkiem się nie czai. Nie jest pułapka. No, ale nie ma nikogo nigdzie dookoła. Ale on sobie stąd poszedł. On tu nie wchodzi. Co on robi? On zbiera wełnę? Czy to ma jakiś sens? Po co ci wełna? Czy on zauważył, że... Nie, on po prostu chyba zbiera jedzenie, na to wychodzi. Bo zabija w sumie wszystkie zwierzęta, jakie ma po drodze. Idzie na dół? Nie, gdzie on biegnie? Co on robi? Co on robi? Nie, zabija kuraki. No, to on po prostu zbiera jedzenie. Ale nie zbiera tego. Wchodzi na dół. Teraz już chyba oficjalnie. I czy spadnie? Zauważył, tam jest spadek? On widzi, że coś tu jest. Rozgląda się. A na końcu ta twarz. Ej, ta twarz wygląda naprawdę mrocznie. Tutaj ten początek został niezagospodarowany. O nie, zapomnieliśmy o nim. Ale kijowo. O czym? O tym, że tam na początku jakieś takie dziwne, to było jakieś takie surowe. Aha, to sobie podniósł, że to ty. Dobra. Okay. Widać tą skrzynkę w miarę, ale tak bardzo spadło. Mało. Nie, ja może... Może tego nie zauważyć. Chyba, że on to zacznie rozkopywać. Czy on ma kill-off? Nie, on rzuca mięso do ognia? Dlaczego? 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 Co jest 5? Gdzie jest ten gość? Aha, on się tutaj gdzieś schował. Jest powód. Dobra, ja zrobię teraz tak. Pojawi się. Kto tu jest? O nie, napisał na czacie. Napisał na czacie, ja tu stoję za nim. On to zobaczy. Ale czaj, on tam... Czaj, co robi? Szuka czegoś w tym ogniu. Przygląda się, czy będzie to rozwalał? O, znalazł tą skrzynkę. Patrzy na mnie. Zauważył mnie? Tak, rzuca się stary. On kopie, rozkopuje. On ucieka Szuka. Stąd! Ucieka! O, zamknął bokiem. Się! A w skrzynce zostawił te emeraldy. Nie brał. Hej, to ciekawie. Zastanawiam się, co on robi. Aha, on się kopie do tej skrzynki od ściany. Ona. Patrz, jaki spryciula! Ale nie ze mną takie manewry. Ja tutaj wiem, co robisz. Ale skubany, jak to rozegrał w ogóle. Aha. Z tej strony widzi, że jest emerald. On się przekopie tam dalej. A ja wiem, co zrobię. Ja będę tutaj stał. Tutaj, o. Nie wiem, czy... A nie, bo mam vanisha. Czaj, teraz? Nie? Zobaczę, czy on mnie będzie widział z tej skrzynki. On teraz w skrzynce grzebie, bo jest otworzona. Będę stał tyłem. Co on robi? Co on robi? Wejdź, zobacz. To jest ona przede wszystkim. Aha, no tak, ona. Kopie się do góry. Do góry po prostu wychodzi do góry? Tak, do góry. Prosto do góry. No i wychodzi. Poza się. Ewakuacja. Dobra, to szybko do jej bazy, stary. Szybko do jej bazy. Dawaj. A może Game Mode 2? Game 2. Wlatujemy do jej bazy i tutaj, nie wiem, może dawaj wszystko, wszystko wymienię na emeraldy. W sensie A, dobra, już to zrobiłeś, widzę. Replace emerald block. O, nice. Good. Nice. Ale będzie bogata. No. Bogaty. Czej, bo... O! Jest! Patrz! Rozgląda się. Wszędzie jest zielono. A teraz ja tutaj zielony Steve wyjdę. Stoję. Podchodzę. Elo, czy to wygląda strasznie? Idź stąd, please! Kopię się pod siebie! Teraz zrobię tak. Lawę sobie wezmę do ręki i postawię nad nim lawę. Tylko zaraz, bo co on robi? Dobra, nie wiem co. Wlałem mu tam lawę. O nie, zamurował to! Wlewam mu tam znowu lawę. Zostaw mnie! Co chcesz? O nie, to go zaleje zaraz. Czy to go zalało? Nie, zamurował się. A co jakbyśmy... No nie mogę teraz TNT wysadzić, bo już potem się to nie naprawi. No, ekstremalnie się komponuje twój skin. Bardzo dobry. Dzięki. Hao! Hao! Undo? Dobra, dawaj Undo. Kim jesteś? Napisz Undo, stary, żeby wrócić tą bazę. No, okej. Okay. Napisz Undo, bo jeszcze tutaj te twoje bloki zostały w drugim pokoju. Ja napisałem wszystkie Undo, jakie mogę. Mam nothing left to Undo. Tak? No. To jest moje Undo? Nie, to nie jest moje Undo. Nie wiem, to zamień to na cokolwiek. Ja zobaczę, co się z nim tu dzieje. Gdzie on jest? Kto? On jest wkopany w ziemię. A widziałeś? Pyta, czy jest tu kto? Zielony Steve? O, wie, to zielony Steve. Dobrze. O, a jednak. Dobra. Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Tak, on mnie widzi. On mnie widzi. Dobra. To teraz mogę robić tak, że będę cały czas jego się tutaj dokopywał. Ty, bo ten widz w ogóle jakoś... Czy chcesz mnie szabić? Patrz, rozwala mu te bloki, że już on je stawia. Patrz, co my tu robimy? O nie, uderzyłem go. O nie. No to auci.
Chyba Auci Darkness. O nie, za gorąco, za gorąco. Dobra, nakrył nas. Ale wiecie co? Ten troll był fajny. Dawno cię zrobił Zielony Steve troll, to ty nie. Już mnie spaliłeś na czacie, Zielony Steve. No cóż, więc gracz tutaj od nas VIP-a, a ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Stawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że więcej odcinków z Minecraft Extreme. Ej, ej, stój! Zobaczę czat. Dealer zna Zielonego Steve'a? Okej. Okay. Bije go, bije go. Ja nie wiem, patrz. Po prostu stoi i go będę bił. Czemu? Coś, to jest dziwne. Po prostu zostały stare bloki, które wykopał wcześniej ode mnie. Aha, nie, bo on wziął te bloki stamtąd. Zotaw. Zabijesz mnie. Może nie zabijajmy, widzę, ster. Nie zabijajmy, widzę. Słaby troll. Nie zabijajmy. No dobra, więc sobie była tyle. Trzymajcie się. No i cześć!